Przygotujcie się na rozmowę pełną miłosnych uniesień, bo o tym, czy motyle w brzuchu można wyjaśnić naukowo, porozmawiam z Olgą Kamińską, neuropsycholożką, badaczką emocji i miłości właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy miłość można wyjaśnić naukowo? No, mi się wydaje, że przede wszystkim miłość powinno się traktować naukowo. Zresztą czasami się łapię na tym, że jak już myślę o miłości, to nie myślę o tych poematach miłosnych czy uniesieniach, tylko myślę sobie, aha, to teraz dzieje się to i to, to jest ta faza, ona się wiąże z tym. I może w pewien sposób przyznaję się, że jest to taki model bardziej upraszczający, ale z drugiej strony pozwala mi on też czasami po prostu przetrwać na przykład trudniejszą fazę w moim związku, albo w momencie, kiedy rozmawiam z kimś, to też spojrzeć na to z trochę innej perspektywy niż po prostu takiej stricte emocjonalnej, czy literackiej, czy bardziej kulturowej. No to bardzo proszę, Olga. Miłość w taki czysto biologiczny sposób. Co się z nami dzieje, kiedy zaczynamy czuć motyle w brzuchu? Te motyle w brzuchu to jest takie często wykorzystywane przez nas powiedzenie i ono odnosi się do jakiejś reakcji, która płynie z ciała. No bo miłość, powiedzmy sobie to szczerze, że nie zaczyna się od jakiejś metafizyki zazwyczaj, chociaż czasami tak chcemy o tym myśleć. Jest to po prostu reakcja naszego ciała, a to ciało jak gdyby też reaguje na pewną osobę przez to, że nasz mózg na tą osobę reaguje. I tak naprawdę no, to jest proces bardzo mocno biologiczny, więc na początku zaczynamy właśnie od tej biologii, więc załóżmy, że spotykamy jakąś osobę, nową osobę, idziemy do klubu czy do baru, jak niektórzy sugerują, lepiej jest iść do baru niż do klubu. I no, widzimy jakiegoś mężczyznę, załóżmy dla heteroseksualnej kobiety to będzie mężczyzna. I coś na nas działa. Właśnie ten moment, kiedy my dostrzegamy tą osobę, powoduje, że w naszym ciele zaczynają zachodzić różne procesy. Oczywiście bardzo trudno jest to zbadać naukowo, no bo my nie wiemy, w którym dokładnie momencie ta osoba poczuje ten konkretny zastrzyk miłości, czy takiej właśnie strzały amora. Więc bardzo trudno jest to badać naukowo, no ale jakieś tam często modele zwierzęce nam uchylają rąbka tajemnicy. Więc najprawdopodobniej ten moment jest taki czysty moment pobudzenia. Nasz mózg zaczyna przetwarzać tę osobę jako bodziec, który sprawia nam jakąś tam przyjemność i zachodzi taki proces pożądania i zainteresowania. No, a w momencie, kiedy już widzimy takiego samca alfę, to co się dzieje? Jakie procesy chemiczne zachodzą w naszym organizmie? Ważną rolę odgrywają tutaj hormony i dużo badań jest na temat na przykład hormonu takiego jak testosteron. Jest to w ogóle hormon związany z dominacją, wszelkimi formami agresji na przykład, no ale również z popędem. I na przykład, kiedy porównamy sobie mężczyzn i kobiety, bo testosteron również występuje u kobiet, pomimo tego, że jest często kojarzony, że jest hormonem męskim, to w momencie, kiedy porównamy sobie poziom testosteronu u kobiet i mężczyzn, którzy są w związkach i porównamy to z osobami, które są singlami, to się okazuje, że tego testosteronu więcej mają single i singielki. No i w momencie, kiedy my już widzimy osobę, którą chcemy w pewien sposób skonsumować, powiedzmy tak, to w naszym ciele będzie się ten poziom testosteronu będzie się zwiększał. A niektóre badania nawet sugerują, że on się jak gdyby rozkręca, tak? Czyli na początku ten poziom się podnosi w momencie, kiedy widzimy osobę, ale nawet w momencie, kiedy odbywamy stosunek seksualny z tą osobą, to ten poziom będzie jeszcze wyższy. Więc tutaj faktycznie to jest jedna z takich reakcji. A poza tym, ten pierwszy moment to jest ten moment takiego silnego pobudzenia. No i te motyle w brzuchu, o których często się mówi, one wynikają właśnie z tego, że
mamy taki system w naszym ciele, co się po angielsku nazywa fight or fly, czyli walka albo ucieczka. Ten system powoduje, że my odczuwamy pewien stres związany z tą osobą. No, ona jest osobą, która gdzieś tam nas pobudza i chcemy wejść w tą reakcję, czy w interakcję z tą osobą. Hormonem, który będzie wpływał na to odczuwanie stresu, będzie kortyzol. Nie chodzi o to, że my się wtedy po prostu boimy tej osoby i staramy się wycofać z tej interakcji, ale ten stres jak gdyby informuje nas o tym, że to jest ta rzecz, która jest ważna i na której warto się skoncentrować. No i nasze ciało po prostu reaguje takim pobudzeniem, stresem i te motyle w brzuchu najprawdopodobniej biorą się z tego, że mniej po prostu krwi dociera wtedy do żołądka, następują lekkie skurcze, żeby potencjalnie ten żołądek jakoś opróżnić, bo na przykład w momencie, kiedy musimy uciekać, ważne jest to, żeby po prostu jak najszybciej, jak najlżej odbyć tą drogę. I, no i potem ten, jak gdyby to jest taka pozostałość tego systemu ewolucyjnego. Czyli motyle w brzuchu to tak naprawdę próba opróżnienia żołądka przez nasz organizm. Można by tak powiedzieć. Romantyczna wizja. Tak.